16 sierpnia ruszyła akcja prowadzona przez Urząd Miasta Sieradza. Jej cel to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i zmniejszenie problemu niechcianych psów i kotów. Wyniki są bardzo dobre, ponieważ odpowiedzieliśmy na apel mieszkańców i oczywiście lekarzy weterynarii, którzy zgłaszali wcześniej taki problem. Sami chcieliśmy od wielu lat to zrobić, niemniej jednak przepisy nie pozwalały. Teraz przepisy pozwoliły, akcja została zorganizowana, przeznaczyliśmy na to około ponad 50 tysięcy środków finansowych i wystąpiliśmy z apelem do mieszkańców, by jeżeli tylko życzą sobie swoje pupile, pieski, kotki, po pierwsze zostały zaczipowane, a przy okazji poddali się zabiegom sterylizacji albo kastracji, co oczywiście zmniejszy populację zwierząt niechcianych. Zainteresowanie tą akcją jest na tyle duże, że trwa nabór na listę rezerwową. Akcja została przeznaczona dla 165 psów, z tego w tej chwili wszystkie normy zostały już prawie rozdysponowane. Zostało jeszcze 18 suczek, na które natychmiast wydajemy decyzję na udział w akcji w referacie ekologii ochrony środowiska. Zbieramy także chętnych na listę rezerwową i tutaj z tego miejsca apeluję, proszę jak najszybciej, jeśli ktoś ma taki pomysł i chce skorzystać jeszcze z akcji, przyjść do nas, ponieważ za 2-3 tygodnie zobaczymy, ile jest zgłoszeń na liście rezerwowej i wtedy zwiększymy o taki limit dla lekarzy weterynarii. Aby wziąć udział w akcji, należy złożyć wniosek w sali obsługi klienta Urzędu Miasta Sieradza i odebrać potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w akcji. U nas w referacie są gotowe wnioski. Jeżeli ktoś wypełni ten gotowy wniosek i oczywiście jest mieszkańcem miasta, jeżeli mamy limit niewyczerpany, natychmiast potwierdzamy, jeśli nie, no to informacja zostanie zostawiona na poczcie ogólnej i w momencie, kiedy wrócimy do akcji, do każdej osoby będziemy dzwonili. Warto dodać, że jeśli ktoś nie chce, aby jego pupil został poddany zabiegowi sterylizacji bądź kastracji, ma wtedy również możliwość bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia. A jeśli właściciel chce w ramach tej akcji bezpłatnie wysterylizować bądź wykastrować zwierzę, musi je również oznakować. Warunkiem koniecznym po zakwalifikowaniu do udziału w akcji jest przedłożenie w wybranym przez siebie gabinecie weterynaryjnym książeczki zdrowia zwierzęcia oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Udział w akcji biorą 4 gabinety weterynaryjne. Gabinet przy ulicy Jana Pawła II 84C, gabinet weterynaryjny na ulicy Władysława Okietka 3B, na ulicy Stanisława Maczka 17 i na ulicy Rejmonta 25. Akcja potrwa do 15 grudnia.